Historia kołem się toczy i lubi się powtarzać, a w szczególności jeśli chodzi o Kęcki Hejnał. Już po raz kolejny odrodzony z popiołu Feniks płonie. Kęcki Klub Sportowy Hejnał, jak wynika z informacji, które dotarły do Urzędu Gminy w Kętach, jest w fazie upadłości, a na obiektach należących do niego znajdują się plomby syndyka. W trosce o losy sportowców burmistrz gminy Kęty Tomasz Bąk 17 grudnia do sali sesyjnej zaprosił do dyskusji nad dalszym losem zawodników KKS-u, a dokładniej nad sekcjami judo oraz podnoszenia ciężarów. Czy w sprawie Hejnału to trudno powiedzieć. Jest to spotkanie w sprawie przyszłości tak naprawdę zawodników i dwóch sekcji związanych z Hejnałem, z Kęckim Klubem Sportowym Hejnał Kęty, czyli sekcji podnoszenia ciężarów i sekcji judo, ponieważ no, z naszych informacji klub znajduje się w fazie upadłości, stąd no, przed nami nowy rok, w którym sekcja, te dwie sekcje no, mogą mieć problemy z funkcjonowaniem. Inicjatywa burmistrza w związku z tym, by spotkać się z przedstawicielami, z trenerami, z władzami też klubu, ale przede wszystkim z rodzicami, czy też samymi zawodnikami z tych dwóch sekcji, no, żeby porozmawiać o tym, jakie działania podjąć, by w przyszłym roku działalność tych sekcji była w dalszym ciągu możliwa. Burmistrz gminy Kęty Tomasz Bąk oraz jego zastępca Dariusz Laszczak do wspólnej rozmowy zaprosili zawodników, rodziców, trenujących dzieci, trenerów oraz władze klubu. Pomimo tak ważnego tematu na spotkaniu pojawił się tylko jeden przedstawiciel zarządu upadającego KKS-u. Trudno tutaj, żeby urząd wychodził przed szereg i od razu proponował jakieś rozwiązania. Oczekujemy, że to właśnie ze strony rodziców, być może samych sportowców, być może działaczy, czy wypłyną jakieś koncepcje. Nie chcielibyśmy tu niczego narzucać, stąd oczywiście jesteśmy przygotowani na różne rozwiązania, ale wolelibyśmy, by ta inicjatywa była oddolna. Nie chcemy tutaj być gdzieś tam posądzani, że narzucamy jakiekolwiek rozwiązania, bo takie narzucane rozwiązania nie sprawdzają się. Dziewiętnastego grudnia młodzież z kółka regionalnego w Witkowicach odwiedziła muzeum, gdzie wzięła udział w warsztatach bożonarodzeniowych. Te warsztaty właśnie zostały stworzone do wystawy czasowej, którą tutaj prezentujemy. I inspiracją do działań naszej młodzieży, większej i mniejszej, jak wspomniałam, są kukiełki. Jest to ciekawy element z tego względu zarówno, że jest to nawiązanie do tradycji, do przeszłości. Dzieciaki ucząc się dowiadują się, jak to dawniej bywało. Same przekonują się, jak wiele trzeba było włożyć w pracy, w przygotowanie się do kolędowania. Oprócz tego dzisiaj nasza młodzież bardzo mało pracuje manualnie. Tak więc na takich warsztatach mają okazję się wykazać zarówno umiejętnościami, jak i wyobraźnią. Dzieci mamy od pięciolatków, przedszkolaczków, po osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które fantastycznie się bawiły. Gimnazjaliści też byli naprawdę rewelacyjni, wykazali się tak wielką pomysłowością, także niezależnie od wieku może to być fantastyczna zabawa. W trakcie warsztatów dzieci dowiedziały się wielu nowych wiadomości dotyczących Świąt Bożego Narodzenia oraz stworzyły piękne kukiełki, dzięki którym mógł powstać teatrzyk. Dobra pamięć, znajomość elementów rachunku prawdopodobieństwa oraz nutka szczęścia to podstawy jednej z gier karcianych. Już od 3 lat prężnie funkcjonuje klub brydżowy w filii Gminnej Biblioteki Publicznej na Podlesiu. W cotygodniowych spotkaniach udział bierze kilkanaście osób, grając parami w kilkuosobowych grupach. Strzał był w 10, bo nasza pani dyrektor, pierwszy wywiad, który udzieliła, to że popiera wszelkie gry i rozrywki umysłowe typu szachy, brydż i zezwoliła jak najbardziej, żeby powstał klub brydżowy na Podlesiu. Tak więc no tak 2,5 roku już grają. Trzymią się bardzo mocno. Dwie grupy niezmiennie chcą do nich dobić inni. Także czasami grają w piątkę, tak jak dzisiaj. Tam grają w czwórkę, tu w piątkę. No i często właśnie są osoby dodatkowe.
Do klubu może dołączyć każda osoba, której pasją jest gra w brydża. Członkowie klubu gwarantują wspaniałą zabawę oraz atmosferę. Bardzo lubią grać i są przy tym nasi klubowicze bardzo towarzyscy, bardzo sympatyczni i prawie wszyscy czytają dobre książki. Także to jest taka dla mnie chluba. Przychodzą do biblioteki, do klubu i taszczą ze sobą książki. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach 19 grudnia odbył się Wieczór Poezji Bożonarodzeniowej Emilii Berntsen. No ja właściwie tylko zajmuję się poezją, tak prozą nie, bo nie ma na to czasu. Trzeba trochę fałdów przysiedzieć więcej do prozy, a wiersze jest to krótsza forma wypowiedzi, więc można było na pamięć opanowywać to, co się tam utworzyło, kawałek w głowie i w sercu. No więc można było przy pracy jakiejś takiej fizycznej, wiadomo, że nie przy umysłowej, ale przy fizycznej pracy mogłam sobie układać te wiersze, a potem przepisywać. No i tak powstawały. No dzisiaj wiadomo, ta tematyka adwentowo-bożonarodzeniowa właśnie. Mam sporo tych wierszy właśnie z tej tematyki, także tylko kilkanaście wybrałam, żeby nie przedobrzyć. No, więc mam nadzieję, że będzie jakaś frekwencja, chociaż nie spodziewamy się za dużej, bo jest to taki okres, że ludzie są bardzo zajęci przygotowywaniem własnych świąt, własnego domu, no więc na wyjście nie ma wiele czasu. W trakcie wieczorku można było poczuć magię świąt, ponieważ poezja bożonarodzeniowa pani Emilii to uczta dla ducha. Kojarzy się z pięknem i celebrowaniem chwili. Poetka pisze wiersze przeważnie dla dzieci oraz na wszystkie okoliczności z życia, pory roku, czas modlitwy, uroczystości i święta. Los człowieka odmienić. Dwudziestego grudnia na sali gimnastycznej ZSG nr 1 odbyła się już szósta kolejka klapsa. Tym razem jako pierwsi na boisku spotkali się tamci z Oświęcimia z Orłem Witkowice. Mecz zakończył się po trzech setach wynikiem 2-1 dla drużyny z Oświęcimia. Kolejne spotkanie zwyciężył zespół De Polis, pokonując Czarne Konie 2-0. Po szóstej kolejce w tabeli wyników nadal na pierwszym miejscu znajduje się drużyna wczorajszych z wynikiem 14 punktów. Dwudziestego grudnia na hali Osir w Kętach odbyło się kolejne spotkanie kęckich siatkarzy. Tym razem rywalizowali z zespołem ASPS Awia Świdnik. Mecz niestety po raz kolejny zakończył się porażką dla naszego zespołu 1-3 w setach 21-25, 25-18, 21-25 oraz 18-25. No tak jak zawsze, bardzo głośno, bardzo fajny doping i niestety, który nie poniósł tutaj miejscowych zawodników, szkoda, bo było parę sytuacji takich spornych, gdzie troszeczkę może było bardzo gorąco, ale myślę, że no mieli chłopaki szansę, żeby wygrać, no niestety szkoda. Rozprawiliśmy się w czterech setach z Kęczaninem. Bardzo mnie to cieszy, że przełamaliśmy tą złą swoją pasę. Zagraliśmy naprawdę, można powiedzieć, że solidny mecz i że wygraliśmy. Myślę, że tak, że w tych zespołowych sportach to na tym to polega, żeby cały zespół grał. Jeżeli jedno ogniwo jest gdzieś słabsze, no to wtedy wiadomo, konstrukcja cała się powolutku wali. Bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj moi chłopcy pomagali sobie w tych trudnych, ciężkich momentach i że wyjeżdżamy z tą zwycięską przed świętami. Bardzo cieszą 3 punkty, jedziemy na święta, odpoczniemy od siatkówki, od siebie. Po świętach się spotykamy i trenujemy dalej. Myślę, że wiara w to, co robimy, że będzie po prostu dobrze. Tylko w drugim secie Kęczanin był zdecydowanie lepszą drużyną. Pozostałe odsłony sobotniego meczu to zespół z Świdnika rozstrzygnął na swoją korzyść. Niestety, nasi siatkarze stracili także miejsce w ósemce pierwszej ligi. W tabeli wyników spadli na 9. miejsce.